Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w uprawie tunelowej truskawki. Mamy trzecią dekadę marca. Akurat w uprawach tunelowych jest okres początku budowania masy liściowej. Natomiast ja chciałbym się skupić dzisiaj na budowie systemu korzeniowego. Wczesna wiosna. Zanim roślina intensywnie zbuduje masę liściową, jest czas na to, żeby roślina zbudowała system korzeniowy. Mocny, silny system korzeniowy, który dobrze penetruje ryzosferę, to jest podstawa plonowania, podstawa maksymalnego uzyskania maksymalnej wydajności. Dlaczego w tym roku mamy ten proces utrudniony? Dlatego, że mieliśmy do tej pory mocne chłody. W tej chwili mamy 2 tygodnie ciepłej pogody. Jak to każdy chce w uprawach tunelowych jak najbardziej przyspieszyć te rośliny. Przyspieszanie, czyli przegrzanie, powoduje, że zmuszamy te rośliny do wybijania liści, zmuszamy do wybijania kwiatów, zapominając właśnie o tym, że ona przede wszystkim powinna zbudować system korzeniowy. Mamy oczywiście ogrom preparatów humusowych, dedykowanych do wspomagania rozwoju systemu korzeniowego. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na preparat Rutek. Jest to preparat, który kilka lat temu już mieliśmy w testach w doradcy jagodowym. Sprawdził się bardzo fajnie, jeżeli chodzi o rozbudowę systemu korzeniowego. My w tym roku będziemy testować jego przełożenie, aplikacji tego preparatu na plon, na parametry wzrostu rozwoju owoców, dlatego że dodatki pewnych związków do tego preparatu powodują, iż roślina poprzez prawidłowy rozwój systemu korzeniowego nabiera specyficznych właściwości również odpornościowych na czynniki stresowe. Oczywiście wszystkie te testy, które będziemy w tym roku prowadzić, my będziemy się z Państwem dzielić tymi wynikami. Natomiast w tej chwili, jeżeli ktoś widzi już problematykę w rozwoju prawidłowej masy korzeniowej, powinien preparat Rutek zaaplikować, póki jest na to czas. Pojedyncze, podwójne aplikacja, można go mieszać z pożywką, dodając do zbiornika B w formie fertygacji. To jest to, co roślinom jest w stanie pomóc zbudować silny, mocny system korzeniowy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na pozostałe nasze informacje, komunikaty bieżące z pola.